Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Wnioskodawcy sesji poprosili, aby w charakterze eksperta wystąpiła pani dr Violetta Bara ze Szczególnej Handlowej, która na SGW właśnie zajmuje się sprawami związanymi z finansową i zarządczą stroną funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tak naprawdę poza tym, co pani doktor będzie miała do powiedzenia, przede wszystkim chcieliśmy prosić wnioskodawcę, o to proszą, aby stanowiła także pani doktor, jeżeli będzie taka potrzeba i wola, wsparcie w późniejszych działaniach, gdyż to doświadczenie pani doktor to praca przy restrukturyzacji blisko 30 jednostek, natomiast doświadczenie to naukowe, Państwo wnioskodawcy dołączyli do wniosku o zwołanie sesji tenderowych naukowych, także to nie możemy mieć wątpliwości, że od strony merytorycznej pewnie wiele cennych uwag. Usprawiedliwcie, nie odważyłabym się stanąć ani przed pracownikami, ani przed Państwem, tylko gdybym miała dorobek naukowy. Dorobek naukowy wynika stąd, że najpierw skończyłam liceum medyczne pielęgniarstwa i pracowałam w zawodzie, więc później przyszłam studia ekonomiczne i łatwo było mi się odnaleźć w swojej rzeczywistości. Tak? To, co zaczęłam i czym zaczęłam się zajmować w nauce, wiedziałam, znałam tę inżynierię procesu i tylko dlatego się odważyłam. Więc kontrola zarządcza, postanowiłam sobie to wpleść tutaj, to pojęcie, ale tylko na wprowadzeniu w programie dostosowania szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z 2012 roku. I tak jak jednostka samorządu terytorialnego, tak również samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej upoważnione są ustawą, wręcz zobowiązane ustawą o finansach publicznych do stosowania kontroli zarządczej w swoich podmiotach. Niestety, jak wynika z różnych dostępnych raportów Najwyższej Izby Kontroli, wskazują, że są to działania tylko formalne, że są to po prostu tylko zapisy, że w rzeczywistości ona nie ma miejsca. Państwo zresztą, jak wiecie, w powiecie tutaj też są niepubliczne podmioty i musimy sobie zdawać sprawę, że dobrze, że jest konkurencja dla pacjenta, tak? Ale dlaczego nikt nie otworzył prywatnego szpitala, a nie oddziału tutaj? No właśnie, dobra. Dzisiaj to też niech pytania padły, odpowiedzi przyjdą później. Dobrze, i teraz tak, wracając do deklaracji, bo nie wiem, czy mogę mówić, jeżeli państwa, znaczy samorządu, którego państwo jesteście siłą, tak? Rada powiatu właściwie rządzi, nie? Powiecie. Nie burmistrz, jest pan burmistrz, jest pan burmistrz. Starosta. Ja samorządowy w tych miarach mówię. Dobra. Dobra, wracając do strategii, do stworzonej strategii rozwoju lokalnego. W punkcie 5.14 pojawiła się charakterystyka opieki zdrowotnej. I ja tak właśnie z tą grupą, mając do czynienia, zaglądałam też i w pierwszym odruchu pewno bym zaprezentowała powiat i gminę. Ale muszę przyznać, że tam gmina przyznawała się do ośrodka zdrowia i zamierzała tam nawet czynić jakieś inwestycje, no ale to mniejsza o większość. Natomiast w tej strategii znalazłam informacje najprawdopodobniej pochodzące ze statutu szpitala dotyczące struktury jednostek organizacyjnych. Jest rok 2008, a my budujemy strategię do roku 2020, w którym znajdujemy dane dotyczące statystyki z lat 2005-2006. Jak dla mnie do planowania strategicznego 2005-2006 to już jest historia, prehistoria, okres, żeby coś móc wywnioskować na bazie tych danych historycznych za krótki, a pytanie, gdzie jest epidemiologia? Tak? I teraz dalej.
I tutaj właśnie chciałam jeszcze Państwu zaprezentować te wyniki. Wiem, że na sali jest Pani skarbnik. Ja tutaj może jakąś gafę popełniłam, więc bardzo prosiłabym Pani o wsparcie. W 2014 roku nie znalazłam za 2014 rok wykonania na stronie, na BIP-ie, a w 2015 gdzieś tam z uchwały RIO wyciągnęłam indywidualny wskaźnik zadłużenia, bo się zmieniły zasady, tak? Ustalania tego wskaźnika. Mogłaby Pani nam powiedzieć, jaka jest... W tej chwili jest 10,40, jeśli chodzi o udział w podatku, bo nie wiem, o jaki udział chodzi, czy to jest udział podatku dochodowym. Wie Pani co, ja tego wzoru nie, ja go nie obliczę. Tak liczyłam na to, że jak Pani będzie, to nam powie, jaki jest przewidziany na rok 2015 bezpieczny. Policzyliście Państwo? A jaki macie? Wskaźnik zadłużenia. Wskaźnika zadłużenia to w tym momencie nie mamy. Natomiast mamy wskaźnik, który z artykułu 243 obliguje nas do osiągania pewnych wielkości, które warunkują zaciąganie zobowiązań. Także te wielkości nas trzymają. Ten, który wychodzi w naszej prognozie dopuszczalnej i ten, który faktycznie jest wykonany, oczywiście nie przekracza tego dopuszczalnego. Także to jest granica 6%. Dobrze. W każdym razie to też informacja właśnie z tej strategii pochodząca do roku 2013, kiedy dopuszczalny ustawą wskaźnik zadłużenia był 60%, no kształtował się jak widać, tak? Kształtował się jak widać, tak? Dobrze. I teraz tak, jeszcze właśnie wracając z tej strategii, wskazano na zamierzenia strategiczne powiatu, tak? Czyli służba zdrowia, czy ochrona zdrowia, opieka zdrowotna miała być realizowana w oparciu o nowoczesny szpital w Mińsku Mazowieckim. No nowoczesny, tak? Więc to zostało zapisane. Chcę zaprezentować właśnie to, co miało miejsce w latach 2012 i 14-15 mamy plan zaledwie, inwestycje ogółem zrealizowane w powiecie i udział w nich nakładów na SPZOS. 11,4% w skali 4 lat. To, co pozostało do wykonania w SPZOS, to jest informacja od pana dyrektora do spraw inwestycji, to około 30 milionów. W stosunku do otrzymanych dotacji w latach 2012-2015 to 463%. Czas krótki. Jeżeli to będzie lat 2020, no to może zdążymy. Było 600, tak nie powiedziałem. Przepraszam bardzo. Tak? A skąd te dane? Bo dobrze by było je zweryfikować troszeczkę. To mogę prezentacją się podzielić i możemy zweryfikować. Nie wiem, co do tego. Nie, o tego może taka mniejsza większość. Nie jest to duży udział. Zadania inne są realizowane. Po prostu. Ja szczerze mówiąc, nie chciałabym wyciągać wniosku, bo ja nie przyszłam wyciągać wnioski, tylko zaprezentować fakty. Ja bym chciała, żeby Państwo radni wyciągnęli wnioski. Bo o to mnie prosili pracownicy. Ale jak fakty, to było to zweryfikowane wcześniej. Wie pan co, może znałam z danych BIP-u, mogłam się pomylić, bo ten tylko się nie myli, co nic nie robi. Jeżeli mamy się kłócić o 1,02 czy przecinek, to w ogóle takie spotkania chyba nie mają sensu. Tu chodzi o ideę i koncepcję. No to może Państwo nas przekonają. Szkoda, że nie ma pracowników, że nakłady inwestycyjne na zadania realizowane przez SPZOS są tak samo duże jak na oświaty i drogi. Chyba nie doktor jest doradcą pracowników? Słucham? Nie słyszałam. Pani doktor jest doradcą pracowników? Ale czy możemy zakontrolować? Czy ja jestem doradcą pracowników? Ja jestem mieszkańcem powiatu, jestem naukowcem, robię badania. Jakie to ma znaczenie? I w tej chwili myślałem, nie wiem jak Państwo, że będziemy mieli Pani informację, ja tak na dzień dzisiejszy, bo nie wiedziałem, że Pani będzie telefonowała, mi się przedstawiała z Pani doktor, jak, skąd pozyskać środki, jakie są możliwości, bo myślę, że Pan starosta i zarząd i Pani skarbnik wiedzą, jak to ruszyć.
mają świadomość tego, że te pieniążki, jakie były, mają świadomość struktury pojazdu. A co by pan zrobił? Ja tutaj mam tylko prośbę taką, jeśli jest to pani możliwe nam powiedzieć to. Skąd środki? Z banku, proszę pana, z kredytu na przykład. Nie wiem jak państwo, to prawda wiem, przyznam się, wiem, bo widziałam stan majątku radnych i stan zadłużenia radnych. Zazdroszczę, a mam największe zadłużenie. To interesuje, że chcemy się rozwijać, musimy inwestować, nawet ponosząc koszty finansowania zewnętrznego. Nie dostanie pan takiej informacji, ja wam dzisiaj jej nie przekażę. Tu chodzi o to, żebyście państwo podjęli decyzję o losach tego szpitala. I my znamy, my wiemy, że trzeba szpital wspomóc finansami. Czyli jak musi być sala operacyjna, chirurgiczna i tak dalej, dalej wiele rzeczy. My o tym wiemy. Tylko wie pani, co jest cash, konto. No ale wie pan, no to też pan mówi oczywiste rzeczy. Pani, bo w tej chwili pani tłumaczy, jak po prostu jak wykład akademicki, że to jest wykład akademicki, lata 12, 13 koszty. Przepraszam bardzo, mnie to po prostu. Pani doktor, to niestety było nie na miejscu. Szanowni Państwo, sądzę, że istotą tego, co pani doktor chciała przekazać i że my jako osoby zaangażowane, ja sam, który tą wiedzę na temat struktur samorządowych mam dużą, jak słuchałem pani doktor w tym zakresie, mogę sobie pomyśleć, cóż ta pani mówi, tak? Natomiast no to choćby ta kwestia związana z organami wykonawczymi i tak dalej. Ale istotą było pokazanie tego, że w celach strategicznych powiatu wyrażonych w strategii decyzja o tym, skąd mają być środki, była wyrażona. Czyli w ramach, i też pani chyba pokazać, że podchodząc do kontroli zarządczej, do programowania finansowego, trzeba odwoływać się do dokumentów, które leżą w ogóle u podstaw funkcjonowania. I rozumiem, to była ta główna myśl. I jeżeli przejdziemy do kolejnego punktu sesji, czyli prezentacji, którą ma przedłożyć pan dyrektor, wówczas przede wszystkim poznamy tą dokładną skalę potrzeb, bo o ile pamiętam, to ciągle z tym były problemy. Proszę państwa, te wszystkie działania inwestycyjne, które o które nam tak naprawdę chodzi, o które chodzi finansowanie, są trzy podstawowe zadania, proszę państwa. To jest po pierwsze dokończenie budowy pawilonu, czwarty etap, który ta inwestycja już by obejmowała dokończenie, jeżeli chodzi o sprawy budowlane, ale również wyposażenie i częściowe oddanie do użytku bez drugiego piętra, bo tej drugiej kondygnacji byśmy jeszcze nie kończyli, to byśmy pozostawili, natomiast tam by na pewno były sale operacyjne, czyli bloki operacyjne, to co jest konieczne i potrzebne dla szpitala, byłby OI, sale pooperacyjne i sterylizatornia. To są ta inwestycja. Drugą inwestycją byłaby to modernizacja szpitala, tutaj przy ulicy Szpitalnej. I tu zaraz bym powiedział dokładnie, od czego byśmy zaczęli. I wreszcie, proszę państwa, myślę, że bardzo konieczna, potrzebna i tak naprawdę oczekiwana inwestycja, jeżeli chodzi o nasz powiat, to jest inwestycja modernizacja przychodni. Ona już częściowo zaczęła być realizowana rok temu, prawda? I tam była już wyremontowana była przychodnia dla dzieci chorych i zdrowych. Natomiast no, myślę, że czas, żeby zrobić następny krok. Proszę państwa, ta pierwsza kwota 2 miliony 430 tysięcy to byłyby środki własne szpitala. To byłaby przede wszystkim byłby remont oddziału noworodków, a także taka inwestycja, bym powiedział, twarda, która musi być wykonana, to jest wentylatornia i serwerownia, a także rozdzielnica
elektryczna, bo po prostu tam to po prostu musi być zrobione. Te prace trzeba wykonać na początku, żeby później realizować następne, które dotyczą modernizacji szpitala. I to byłoby zrealizowane, skończyła ta realizacja tego remontu, rozpoczęłaby się w tym roku, a zakończyła w przyszłym. I następne lata, to jest nasza propozycja, dokończenie oddziału ginekologicznego, blok porodowy i oddział dziecięcy. I to jest ten, jakby ta inwestycja, która jest konieczna, jeżeli chodzi o spełnienie tych standardów wymaganych rozporządzeniem ministra zdrowia. I to jest ta konieczna inwestycja, czyli 4 761 000 blisko. Pozostałe, proszę Państwa, to są inwestycje, no, to jest jakby dalsza modernizacja szpitala i dalszy jego remont, to jest zagospodarowanie tej części starej, której jesteśmy w tej chwili między innymi, ale to jest również odnowienie pomieszczeń w chirurgii, to jest przygotowanie pomieszczeń takich o charakterze, bym powiedział, socjalnym, bo dzisiaj na przykład pracownicy mają dosyć no takie małe pomieszczenia, jeżeli chodzi o szatnie, to taki socjal po prostu, żeby tam zabezpieczyć te rzeczy. No oczywiście jest ta część stara szpitala. No i też chcielibyśmy zrobić ginekologię jednego dnia. Mamy nadzieję, że to jakby jest też taki ukłon do tych, o których nawet tu pani doktor wspominała, tych klientów, którzy przychodzą i chcą po prostu być na to wskazują jakby względy medyczne, pozwalają to. Chcieliby być krótko w szpitalu po to tylko, żeby załatwić tą sprawę, która jest dla nich niezbędna. I proszę Państwa, modernizacja przychodni, to pewnie znacie Państwo doskonale, jak przychodnia wygląda. Szczerze mówiąc, ona niestety... Tak, to jest, są zdjęcia, które po prostu wywołają, no cóż, same za siebie robią. Tak, o zmianę, wyraźną zmianę. Proszę Państwa, do tej pory, tak jak powiedziałem, zostały poniesione nakłady w kwocie 733 tysiące tak naprawdę. I to jest ta modernizacja, remont poradni dzieci zdrowych i chorych. Jak ktoś był, widział, to naprawdę przychodnia wygląda pięknie, fajnie i myślę, że tam jest po prostu przyjemnie się dziećmi wejść do takiej przychodni. No bo to po prostu jeszcze teraz naszym wyzwaniem prawdziwym jest to, żeby zabezpieczyć właściwą opiekę pediatryczną, żeby tam po prostu byli lekarze, którzy chcą leczyć i chcą pomagać naszym pacjentom. To jest zasadnicza sprawa. No i proszę Państwa, pozostałe są, rozłożyliśmy pozostałą kwotę 3,5 miliona. To jest tak mniej więcej kosztorysowo wygląda. To jest na 3 etapy. Chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku, to jest ten 1 200 000 zł. I chodzi mi generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, my w zamyśle mamy tutaj wymianę pionów, zarówno wodno-kanalizacyjnych, jak i kanalizacyjnych, bo tam, jak ten slajd poprzedni pokazuje, widać jak to wygląda. I to po prostu naprawdę bardzo mocno i w internecie też nas mają używanie i po prostu rzeczywiście niektórzy, i słusznie zresztą, no bo to jest jasne i oczywiste. Panie dyrektorze, chciałem pana zapytać, czy ma pan taką wiedzę na temat tego, czy Narodowy Fundusz zwraca 100% wykonanych jakichś świadczeń, usług, badań? Słyszałem, że są takie. Czy szpital zabiega też o to, żeby to urządzenie było, żeby pacjenci na przykład mając dodatkowy numer telefonu mogli się zapisywać i żeby to pracowało na ochronę? Powiem tak, na pewno zwraca wszystko, co dotyczy onkologii, to też wszystko, co dotyczy noworodków, zwraca to, co dotyczy dzieci, to, co wszystko intensywnej terapii, to po prostu fundusz wszystko zwraca. To bez względu na to, jaka jest wysokość kontraktu, fundusz te nadwykonania płaci. Natomiast, proszę Państwa, no to nie jest tak, że to się, że to tylko to, prawda, te świadczenia są realizowane, prawda? Czasami jest tak, że musimy coś zrobić na intensywnej terapii, to jest wszystko zapłacone. Natomiast, no, powiem inaczej, największe obłożenie w naszym szpitalu ma oddział wewnętrzny. I tam, a akurat w przypadku wewnętrznego, sama wysokość kontraktu i punktacja tych świadczeń nie jest tak wysoka jak w przypadku OIT-u, nie wiem, neonatologii czy też pediatrii, prawda? To jest zupełnie innego rodzaju punktacja.
szczerze mówiąc, NFZ często zmienia te punktacje, co roku ona się zmienia i to na przykład bardzo dużo dzisiaj w Polsce jest ośrodków kardiologicznych, bo te były punktowane. Być może za rok, za dwa, temu ma podobno też służyć ta mapa potrzeb, prawda? Zmieni się to w ogóle i nagle się okaże, że w ogóle to jest już w tym momencie nie warto tego wspierać, bo to już jest świetnie rozwinięte w Polsce. Ta polityka była, że to jest wypadkowa pewnych rzeczy. Natomiast staramy się, powiem inaczej. W zeszłym roku był bardzo dobrze wykonany kontrakt, jeżeli chodzi o pediatrię. I w tym roku my mamy podniesiony kontrakt na pediatrię. Co prawda, nie realizujemy go jeszcze w tych 100%, ale jest okres letni. Natomiast, no, moim zdaniem jesteśmy blisko. Dwa lata temu, w 2014, nie zrealizowaliśmy kontraktu, jeżeli chodzi o chirurgię, obcięto nam, ale w tym roku mamy dosyć spore nadwykonanie. Jeszcze w ubiegłym roku, kiedy na przykład było w pierwszym półroczu, było sporo, NFZ pozwalał na sporo przesunięć. Tam na przykład z tego obszaru, w którym nie mamy wykonania, a mamy duże nadwykonanie w innym obszarze, pozwalał na przesunięcia. W tym roku tego NFZ na to nie pozwolił. Być może chce to zbilansować gdzieś tam na koniec roku. Trudno mi to ocenić, dlaczego tak się stało. Niemniej w tym roku już mamy niezapłaconych w tym momencie nadwykonań na 1 000 000 zł. Pani doktor uczestniczyła w restrukturyzacji około 30 szpitali powiatowych. Zatem jej wiedza, myślę, że jest na tyle wartościowa, że jednak warto posłuchać, co miała do powiedzenia. Tak naprawdę ona tu nie przyjechała po to, żeby nam pokazywać liczby, chociaż te liczby były przeważające w jej prezentacji. Ona przyjechała po to, żeby pokazać nam kierunek, czyli trendy. Tu nam pani doktor nam przedstawiła taką sytuację, jak jest w księgowości, rejestracja zaszłości, to wydanie księgowość. I ta pani nam mówiła, co było. My myślę, że wiemy, może nie wszyscy, ale wiemy, jak to wyglądało, ale po to mamy to, ja na dzień dzisiejszy jeszcze zarządowy wierzę na czele z panem Starczyńskim, w każdym razie, że to, co do tej pory robione, było optymalnie, co można było prawie zrobić. Ile czy można było ewentualnie można tam przekazać, informować, że mogło być lepiej, czy i tak dalej. To myślę, bo by chyba nie trafiło jeszcze, ja myślałem, że trafi do rządu wcześniej, do pana Tarczyńskiego, do pana starosty, nie wiem, może ma, to już nieistotne w tej chwili, i pod tę informację do pana dyrektora, jakie są potrzeby, pan starosta zanim przedstawi nam propozycję, jak on to widzi, jakie środki, skąd środki i tak dalej, to możliwości. Mnie o to chodzi, obiecują w każdym razie, bo te pieniążki musimy znaleźć. Środki, które my wnioskujemy jako szpital, jako SPZO z Mińsku Mazowieckim, to proszę państwa, jest 10 milionów na przyszły rok, dokończenie inwestycji, jeżeli chodzi o pawilon, i 1 200 000 na remont przychodni. Dlaczego? Dlatego, że te 2 400 to są środki, będą angażowane ze środków własnych szpitala SPZ-u. Pani doktor mówiła o około 30 milionach, bo jeżeli podsumujemy całą kwotę inwestycji, czyli 3,5 miliona jeszcze na przychodnie, prawda? 17 z kawałeczkiem na remont, modernizację szpitala i w sumie 15, proszę państwa, które będą wydane na nowy pawilon, no to jest ta kwota ponad 30 milionów. I to jest ta kwota, która już jest państwu tak na dobrą sprawę, a nawet państwa poprzednikom, znana wcześniej i ona już funkcjonowała. Natomiast my, powiem inaczej, wnioskujemy o 11 200 000. To jest kwota, która była na przyszły rok. Na przyszły rok na dokończenie inwestycji pawilonu, bo uważamy, że tą inwestycję trzeba już zakończyć i nie można w nieskończoność ściągnąć. Przynajmniej ją tak zakończyć, żeby można było korzystać z tego budynku, żeby uwolnić tutaj powierzchnię w szpitalu, żeby można rozpocząć modernizację szpitala. Ba, żeby blok operacyjny, który był wreszcie mógł normalnie funkcjonować, żeby on był z prawdziwego zdarzenia, a także, żeby rozpocząć modernizację przychodni. Dlaczego? Dlatego, że, proszę państwa, środki, jakie są ponoszone i są przekazywane na służbę zdrowia, największe są w tej chwili kierowane na podstawową opiekę zdrowotną, do przychodni, do POZ-u. POZ dzisiaj zarabia pieniądze dla całego SPZ-u. To jest tak naprawdę lokomotywa, która ciągnie SPZ-u. Gdyby był sam szpital bez POZ-u,
byłby na dużym minusie i to byłby problem tak naprawdę dla całego, dla całej jednostki samorządowej na to, żeby po prostu mógł funkcjonować. Natomiast w przypadku, że są razem, to tak naprawdę ta lokomotywa ciągnie szpital. Ja myślę, że dzisiaj tu nic nie załatwimy. Bo mnie nie o to chodziło, żebyśmy się spotkali, sobie powiedzieli coś tam. Może dobrze, że niektórzy Państwa zobaczyli, jak funkcjonuje szpital. Ja w dalszym ciągu nie wiem. Ja nie wiem, w jakim kierunku zmierzamy. Jaki to ma być szpital? Czym on ma się zajmować? Czy to tylko będzie SOR? W ostatnim okresie czasu coraz mniej tych usług tutaj było. Likwidowało się pewne usługi, bo były nieekonomiczne. Chciałbym wiedzieć najpierw to, w jakim kierunku my zmierzamy, co my chcemy tu mieć. Drugi mój punkt jest taki, że to, co pan dyrektor tu przedstawił, to są tylko ogólne cyfry. Na przykładzie do kończenia bloku operacyjnego widzimy, że pieniądze były w grudniu już zapisane w budżecie, a do grudnia tego roku może będą wydane. Czyli był jakiś okres bezwładności, że te pieniądze były zablokowane w budżecie miasta, powiatu i te pieniądze tu nie można było nimi w jakiś sposób gospodarzyć rozsądnie u nas, a również można było to wcześniej wszystko, prawda, w szpitalu wykonać i zrealizować. Ja z pełną odpowiedzialnością będę podejmował sprawę i nie szpital, choć ja w tym szpitalu nie leżałem jeszcze. Moje rodziny, z rodziny ludzie leżeli. I o dziwo, jedna osoba, która na lecznictwie bardzo się zna, jak rodziła trzecie dziecko, to powiedziała, że to były warunki najlepsze z tych wszystkich warszawskich, które ona rodziła. Czyli nie jest tak źle, jak się czasem mówi. Natomiast pan dyrektor ma wielki zgryz. Oprócz tych inwestycji, pan ma jeszcze ustawić personel, pan ma ustawić specjalistów, bo muszą być specjaliści, którzy to będą robić. Pan musi personel pomocniczy mieć, który to pomoże, pielęgniarski, i w świetle związków zawodowych, innych rzeczy, to na pana wszystko spotyka. Ja gratuluję panu wyboru, ale również, proszę pana, podziwiam pana odwagę, że pan się takiego zagadnienia podjął. Będzie parę nocy nieprzespanych, na pewno. I panie dyrektorze, nie dlatego pana straszę, tylko wiem, że jeżeli pan człowiekiem odpowiedzialnym jest i podjął się pan tego zadania, nie pod czyjąś namową, to rozumiem, że pan jest człowiekiem również tym, który będzie doprowadzić do końca. Jestem i myślę, wszyscy radni są do współpracy. Chociaż rezygnując z partnerstwa publiczno-prywatnego, nie będę dziś wytykał i wypominał, kto zaczął i kto, powiedzmy, jak skończył i tak dalej, bo to Miller kiedyś mówił, że jak to się zaczyna, jak się kończy, to akurat to zakończenie może wyszło różnie. Natomiast wychodzi na to, że się nie oszuka. I to, co w partnerzy prywatni mówili, to wychodzi z tego, że w publicznym też trzeba. Gorzej w publicznym, bo tutaj trzeba jeszcze robić, a nie zarabiać. Po pierwsze chciałbym wrócić jeszcze do wystąpienia na samym początku naszej pani doktor. I pani doktor, która tutaj nam oznajmiła, że ona przyjechała tutaj bronić pracowników, to muszę powiedzieć, że mnie to strasznie ubodło, ponieważ pierwsze spotkanie, które było w sprawach restrukturyzacji, nieprywatyzacji, co nam oznajmiła w pomieszczeniu na dole, może tam było za gorąco, pani poseł, ale była restrukturyzacja, nie prywatyzacja, to jest dwie odrębne rzeczy. To był pierwszy temat, co był, to byli pracownicy, ponieważ my zdajemy sobie jako radni,
że szpital nasz tutaj w powiecie jest największym zakładem pracy i to jest pierwszy. I dla nich trzeba było w tym kierunku pójść i cały czas było, co było spotkanie, to było rozpatrywane, byli pracownicy. Nie budowa, nie pomieszczenia, nie lampa tam kineskopowa czy inna na tego, ale to byli pracownicy, żeby można było, mógł ten szpital trwać i działać. Bo to jest podstawa. To nie stół, nie stołek, ten pracownik. I myślę, że tutaj pan dyrektor na pewno będzie tym duchem postępował i będzie to robił, żeby był jak najlepiej. I życzyłbym panu, panie dyrektorze, jak pan nam wyświetli w następnym roku, żeby nie było, jak to się mówi, tych minusów, tylko żeby były same plusy. Nie w budownictwie, tylko w ludziach. Także serdecznie panu to życzę. Ale myślę, że powinniśmy brać przykład z innych, kto co robi. Chciałbym państwu powiedzieć z własnego swojego doświadczenia i podwórka. Tak jak tutaj wszyscy bronią przychodni, wszyscy bronią innych rzeczy, to muszę powiedzieć, że państwu odpowiem na temat zeszłego roku, gdzie przeszedłem dwie operacje. Nie będę ukrywał na szaserów. I na początku roku robiłem badania, robiłem w oddzielnym innych pomieszczeniach w przychodni robiłem, a na jesieni robiłem drugi etap operacji. Robiłem już na oddziale, ale mnie to strasznie zdziwiło, że się wszystko zmieściło, było bez żadnego problemu. Dwa dni przyszedłem, wszystko było załatwione i myślę, że tutaj pan dyrektor też pomyśli, żeby nie było z jednej strony i z drugiej strony, tylko żeby było tak. Na początku pozwolę sobie przekazać już bardziej oficjalnie z mojej strony gratulacje do pana dyrektora po tym pozytywnym przejściu procesu naboru i wyłaniania kandydata. Miałem okazję gratulować w mniejszym gronie. Dzisiaj czynię to na sesji. Panie dyrektorze, serdecznie panu gratuluję i życzę, żeby pana wizja, pana plany, które pan w części przynajmniej zarządowi prezentował, udało się zrealizować. Oczywiście deklaruję wolę współpracy całego zarządu, moją osobiście z panem dyrektorem. Serdecznie panu gratuluję. Proszę państwa, krótka historia. Pozwolę sobie wrócić do ostatniej sesji roku ubiegłego, w 2014, kiedy przyjmowaliśmy plan pracy. Wówczas padła propozycja, aby również w tym roku 2015 jedną z sesji poświęcić właśnie służbie zdrowia, szpitalowi, ochronie zdrowia naszej przychodni. Tak się umówiliśmy, że taką sesję oczywiście odbędziemy. I zarząd konsekwentnie do tego zmierzył. Mówiliśmy się również na to, że ta sesja powinna się odbyć w momencie, kiedy będziemy mieli już zakończony proces wyłaniania dyrekcji. O tym mówiliśmy trochę później, nie w grudniu, ale na posiedzeniu zarządu, również w rozmowach takich indywidualnych. I do tego, tak jak powiedziałem, zarząd się przygotowywał. Pan dyrektor został powołany 31 sierpnia, więc 3 dni temu. Więc w dniu dzisiejszym ja tylko przedstawię pewne założenia, które zarząd już analizował i którymi się zajmowaliśmy. W powiązaniu, oczywiście ścisłym powiązaniu z tym, co pan dyrektor Więckowski nam przedstawił. Bo proszę państwa, prawda jest taka, że po podjęciu przez Wysoką Radę uchwały o zakończeniu procesu partnerstwa restrukturyzacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, na jednym z pierwszych zarządów po tej sesji poinformowałem pana dyrektora o decyzji Wysokiej Rady i poprosiłem w imieniu zarządu, aby pan dyrektor zechciał przygotować harmonogram dochodzenia do standardów dostosowania naszych obiektów. I taki materiał otrzymaliśmy. Materiał, który dotyczył spraw, przede wszystkim spraw oczywiście inwestycyjnych, finansowych, finansowania inwestycji, może tak. I taki materiał otrzymaliśmy. Później dyskutowaliśmy już poza zarządem, przygotował pan dyrektor, uaktualniał ten materiał. Dzisiaj ten materiał został zaprezentowany i na jednym z posiedzeń zarządu mówiliśmy również, żeby to, o czym powiedział pan radny, pan burmistrz senior Krzysiak,
żeby jeszcze była informacja co do takiego programu pozainwestycyjnego, bo on jest ogromnie ważny, on jest związany oczywiście z inwestycjami, jeżeli mówimy o tym, że chcemy, a chcemy, prawda, żeby nasz szpital funkcjonował na wyższym poziomie, wyższa była jakość świadczonych usług, większa dostępność, to te dwie rzeczy trzeba po prostu ułożyć, pokazać i myślę, że w najbliższym czasie taki materiał przygotujemy, bo bez tego ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli dalej jakby rozmawiać na ten temat. Więc proszę Państwa, dzisiaj ten materiał jest niepełny, no dlatego, że sesja została zwołana na wniosek Państwa radnych i ma charakter taki nadzwyczajny, ale my informuję Państwa, pracujemy nad tym wspólnie z teraz już panem dyrektorem. Myślę, że to jest kwestia tylko naprawdę czasu i ten materiał przygotujemy. Ale pewne decyzje trzeba podejmować niemalże już. Decyzje przede wszystkim finansowe. Pan przewodniczący Adam Laskowski wspomniał trochę o tym. Ja o tym mówiłem w czerwcu, kiedy podejmowałem przed podjęciem uchwały, mówiłem o tym, co nas czeka. Bo możliwości, proszę Państwa, tak naprawdę są niewielkie. I wbrew temu, co się wydaje niektórym ludziom, że można sięgnąć po pieniądze unijne, można no, tutaj tworzyć nie wiadomo co, to możliwości są naprawdę ograniczone. Wstępnie mamy ustalenie na zarządzie takie, że będziemy proponować, to nie jest ostateczna decyzja zarządu, będziemy proponować Państwu, aby cały proces inwestycyjny poprowadzić w finansowaniu częściowego kredytu, a częściowego ograniczenia inwestycji. Bo proszę Państwa, można optować za tym, że wszystko bierzemy z kredytu, tylko mamy ograniczone możliwości, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Nasz budżet może tego po prostu nie wytrzymać. Możemy nie mieć zgody również Regionalnej Izby Obrachunkowej na takie działanie. Z kolei, proszę Państwa, podjęcie próby, że nie bierzemy w ogóle kredytu, a tylko finansujemy całe przedsięwzięcie pod tytułem temat szpital, nazwijmy to, ze środków własnych też jest nierealne. I to trzeba po prostu głęboko przemyśleć. Wydaje się, że najbardziej takim racjonalnym sposobem będzie właśnie takie finansowanie częściowo z kredytu i częściowo ze środków własnych. Proszę Państwa, przygotowaliśmy taki materiał, który Państwo otrzymają, jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o zadłużenie i spłaty kredytów i pożyczek. Na najbliższej sesji 9 będziemy wnosić jako zarząd uzupełnienie porządku o uchwałę zaciągnięcia kredytu i zmiany w budżecie na kwotę 2 770 000. I jeżeli tak to zrobimy i Państwo to przyjmą, to sytuacja, nasza sytuacja w roku 2016-2017, te dwa lata są bardzo ważne, następne też, bo kredyty, to jest oczywistość, kredyty, które się zaciąga, trzeba spłacić, nie trzeba mieć z czego to spłacać, bo to się po prostu nie da oddzielić. Ale proszę Państwa, w roku 2016 i 2017 będziemy mieli do spłacenia bez tego ewentualnego rozwiązania i zaciągnięcia kredytu, o którym mówimy, dotyczącego szpitala, blisko 5 200 000 złotych w każdym roku. To jest naprawdę duże wyzwanie. Jeszcze to tyle jakby tytułem uzupełnienia tego, bo ściśle współpracujemy i chciałem to przekazać Państwu, w jakim kierunku idziemy, jeśli chodzi o finansowanie. Czyli częściowe szukanie środków własnych, a częściowe kredytowanie do w granicach możliwych do zaciągnięcia kredytu. I jeszcze dwie rzeczy pozwolę sobie, proszę Państwa, powiedzieć. Ja chciałbym sprostować, bo padło takie sformułowanie, nie wiem, czy od Pani poseł, czy od Pani doktor, czy ktoś już z Państwa powiedział, że proces prywatyzacyjny, proces partnerstwa publiczno-prywatnego mamy zakończony. Nie, proszę Państwa. Nie mamy zakończonego. Bardzo proszę, żeby takich informacji się nie pojawiały. Bo
prawdą jest, że upłynął termin, kiedy firmy, które do nas zgłosiły się, że są zainteresowane partnerstwem, w związku z naszą decyzją Rady, nie zgłosiły żadnych roszczeń, to jest prawda, ale proszę Państwa, mamy jeszcze do załatwienia sprawę z firmą konsultacyjną. Najbliższe spotkanie mamy zaplanowane w piątek, panie przewodniczący, prawda? W piątek będziemy na ten temat rozmawiać i jeżeli to rozwiążemy, to wtedy będziemy mogli mówić, że rzeczywiście te nasze działania są zakończone. One nie są w tym momencie zakończone. Tak, czyli udział w tym wszystkim mieliśmy, ta sesja była. Czy dzisiaj konkretnie? Nie wiem. Jeszcze jedno takie pytanie do pana przewodniczącego. Przewodniczący, dobrze byłoby, żebyśmy nie mieli takich, żebyśmy nic nie mieli przeciwko pani X czy pani Y, przeciwko tym paniom, ale żebyśmy też pan wiedział, że te panie będą i o czym te panie będą mówiły w każdym razie. Bo jednej pani może mówić, powiedzieć, co pan mówiła, ale myśmy nie wiedzieli, ta pani, która przyszła, pani rozmawiałem z panią doktor. Dobrze mówię, na jaki temat będziemy nam tu instruowała, myśmy, ja tak powiedziałem wcześniej, tak powiem, Hilde Bryan, to jakby ta pani nas instruowała, ja pani powiedziałem jeszcze potem też na komentarz szedłem, przepraszam, że po prostu odbyliśmy jakbyśmy byli tacy niedouczeni, niedeformowani, nie wiemy co mamy, nie wiemy kogo mamy, nie wiemy kto nami rządzi, to tyle, to jasne, dziękuję bardzo. Zresztą wymienione, czy komisja rewizyjna, zarząd, pan dyrektor, przesłałem prośbę o przygotowanie tych materiałów. No może zabrakło tego, o przygotowanie inaczej, o tym, że na sesji ma taki punkt być poruszony, natomiast rzeczywiście może zabrakło tutaj tej prośby o informację zwrotną, czy materiały będą, czy będą przygotowane materiały, które będzie można Państwu zaprezentować, ale tak wrócę do tego pierwszego, powiedziałem na samym początku, że oczywiście tych względów formalnych, technicznych staram się przywiązywać właściwą wagę i tego przepraszałem kolegów, że koleżanki, że tej sesji nie zwołaliśmy w tym pierwszym razie, ponieważ zależy mi na tym, aby odbywało się to w taki bardzo transparentny i jednakowy sposób, ale bardzo dziękuję za te uwagi i mam nadzieję, że będę mógł je wsiadać w życiu. Panie Przewodniczący, no chciałbym Panu powiedzieć, pozwołał Pan tą sesję, pozwołał Pan, ale mam wielki jeszcze, mówię, żal do tego, że Pan nie uszanował naszych innych kolegów z Rady, ponieważ tak jak było cały czas, Pan nie kiwa głową, było tak cały czas mówione i wszyscy, i Kostki, i wszyscy, żebyśmy zrobili sesję zwyczajną, normalnie, żeby to było przygotowane. A to było przygotowane tak na kolanie, niepoważnie i my żeśmy wszyscy też tutaj wyszli za pół punktu. Dziękuję. Ja się czegoś dowiedziałem. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.